Rząd przedstawił harmonogram szczepień przeciwko COVID-19. Polska jest obecnie na czwartym miejscu, jeśli chodzi o liczbę wykonywanych szczepień w Unii Europejskiej. Dobiegają końca szczepienia pierwszą dawką osób z tzw. grupy zero. W grupie tej są zarówno lekarze, pielęgniarki, jak i pozostałe osoby pracujące w służbie zdrowia. To oni są w sposób szczególny narażeni na kontakt z zakażonym pacjentem. Choć niby są szczególne zabezpieczenia, są fartuchy jednorazowe, są przyłbice, maseczki, no ale jednak pracujemy w torze oddechowym pacjenta, więc no jest to szczególne narażenie. Mówi stomatolog dr Alicja Buda, która przyjęła dziś pierwszą dawkę szczepionki. Z kolei w szpitalu w Poniatowej na 435 osób zadeklarowanych zaszczepiono już 400 chętnych, mówi dr Grzegorz Borek. Zostały nam dwa dni, kiedy wszystkie osoby z grupy zero zostaną zaszczepione pierwszą dawką, co podkreślam. I rozpoczęliśmy te szczepienia 30 grudnia, czyli po trzech tygodniach, czyli od 20 stycznia rozpoczynamy ponowną drugą dawkę szczepienia wszystkich osób zakwalifikowanych do grupy zero. Do szczepienia mogą przygotowywać się już seniorzy. Zgodnie ze zapowiedzią ministra Michała Dworczyka, rejestracja osób powyżej 80 roku życia rozpocznie się w najbliższy piątek. Od 15 stycznia możemy rejestrować się już na konkretny termin szczepienia w konkretnym punkcie, który sobie wybierzemy z listy dostępnych punktów szczepień. Otwarcie rejestracji dla osób powyżej 70 roku życia nastąpi z kolei 22 stycznia. Po trzech dniach akcja szczepienna tych dwóch grup wystartuje. 25 stycznia rozpocznie się szczepienie seniorów powyżej 70 roku życia, zgodnie z tym, jak się w poprzednich dniach zarejestrowali. Proces rejestracji będzie możliwy trzema kanałami. Poprzez infolinię 989, osobistą rejestrację w punkcie szczepień oraz poprzez stronę internetową pacjent.gov.pl. Po zarejestrowaniu się należy wybrać miejsce szczepienia i wolny termin. I tu ważna informacja. To nie jest tak, że musimy szczepić się w tej miejscowości, w której jesteśmy zameldowani. Możemy wybrać dowolny punkt w rejestracji, możemy wybrać dowolny punkt w Polsce, w którym nam jest wygodnie zaszczepić się. Do końca pierwszego kwartału do Polski dotrze nieco powyżej 6 milionów dawek szczepionek dwóch producentów, co pozwoli na zaszczepienie około 3 milionów osób.